Ekonomia w jednej lekcji, temat jak wygrać jesienne wybory parlamentarne w Polsce w świetle teorii gier. Jaką przyjąć strategię, czyli plan działania w zależności od zachowania kontrkandydatów? Odpowiedzmy na to pytanie analizując najlepsze rozwiązania jakie daje teoria gier właśnie i elementy takie jak dylemat więźnia, iterowy dylemat więźnia i związane z nim turnieje zorganizowane przez profesora Roberta Axelroda. Dylemat więźnia, The Prisoner Dilemma, to gra strategiczna, pierwszy raz opracowana przez Meryl'a Flooda w 1951 roku. Meryl Mix Flood, amerykański doktor matematyki, grę następnie sformalizował i zdefiniował jako dylemat więźnia, właśnie Albert W. Tucker. Albert William Tucker to z kolei kanadyjski doktor matematyki. W tej szeroko spopularyzowanej i co najistotniejsze wykraczającej znacznie poza tę niszową sytuację, którą opisuje grze, mamy taką sytuację, hipotetyczną sytuację. Dwóch przestępców posądz posądzono o pewne przestępstwo i zaaresztowano, posadzono w oddzielnych celach, tak żeby nie mieli możliwości porozumiewania się ze sobą nawzajem. więźniowieci i gracze, nie kontaktując się ze sobą, mają do wyboru lojalność wobec, towa wobec towarzysza, to znaczy nieprzyznanie się, albo zdradę, to znaczy przyznanie się i zdradę towarzysza w zamian za złagodzenie, czy nawet zawieszenie kary. I tak, jeśli obaj nie przyznają się, wobec braku mocnych dowodów, mogą zostać skazani na maksymalnie rok więzienia. Jeśli obaj zdradzą i przyznają się, obaj mogą zostać skazani na po pięć lat. Jeśli jednakże jeden więzień zdradzi i przyzna się, i przyzna, że działali razem, podczas gdy drugi nie, będzie milczeć właśnie, to więzień, który się przyzna i w kopie drugiego, może zostać uniewinniony, podczas gdy ten drugi, który się nie przyznał, może pójść do więzienia na do 10 lat. Mają więc yy, gracze dylemat, jak się zachować, a przede wszystkim, jak się zachowa drugi więzień, drugi gracz. Nie mają zaufania do siebie nawzajem, co jest istotnym wyróżnikiem dylematu więźnia. Ryzyko zdrady drugiego i surowość wyroku skłania racjonalnego gracza do zdrady. W efekcie obaj myślą racjonalnie, że lepiej mieć wyrok w przedziale od 0 do 5 lat niż od 1 do 10. Obaj wybierają więc racjonalnie, niezależnie, w tym samym czasie, nie znając, nie mając do siebie zaufania i nie znając wyboru drugiego gracza, czyli z punktu widzenia własnego i egoistycznego interesu wybierają zdradę i uzyskują wynik niekorzystny, choć nie tak surowy, jak w przypadku, gdyby próbując współpracować, zostali zdradzeni. Paradoks polega na tym, że akceptując bezpieczniejsze rozwiązanie, nie wybierają będącego w zasięgu ręki najlepszego rozwiązania. Nasi obaj gracze są w równowadze nasza. Żadnemu indywidualnie nie opłaca się zmieniać decyzji, żeby nie pogorszyć swojej sytuacji. Zobaczmy, wiersz, gdyby zdecydował się milczeć, przy niezmienionej strategii drugiego gracza, idzie do więzienia na 10 lat. Nie na 5, na 10. Podobnie kolumna. Czyli równowaga nasza, nasze equilibrium to strategia optymalna, przyjmując wybór, jego obo, wybór oponentów zaustalony. Jeśli każdy z graczy wybrał strategię, plan działania. Wybierając ją na podstawie tego, co do tej pory wydarzyło się w grze, a jednocześnie żaden z graczy nie może zwiększyć własnej oczekiwanej wygranej poprzez zmianę swojego planu działania indywidualnie, czyli gdy pozostali gracze pozostają przy swojej pierwotnej wybranej strategii. Taki zestaw wybranych przez poszczególnych graczy strategii nazywa się właśnie równowagą nasza. John Forbes Nasz Jr. Amerykański matematyk, ekonomista, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1994 roku. Tak, to ten nasz, o którym nakręcono film z Salem Crowem w roli głównej, Piękny Umysł, A Beautiful Mind. Amerykański film biograficzny z 2001 roku, oparty na biografii Johna Nasza. Piękny Umysł powstał na podstawie książki amerykańskiej ekonomistki i profesor dziennikarstwa Sylwii Nassar. Pod tym samym tytułem z 1998 roku, opisujący i życie naukowe, i prywatne Johna Nasza, wydanej również po polsku, przynajmniej w 2002 roku. Wracając do dylematu więźnia, trzeba powiedzieć, że nasi gracze nie osiągają jednak w punkcie równowagi Nasza, w którym grzęzną Optimum Pareto. Optimum, optimum w sensie Pareto to taka sytuacja, w której nie można zwiększyć korzyści jednego gracza bez zmniejszenia korzyści pozostałych graczy. Nie można poprawić sytuacji niektórych uczestników bez pogorszenia sytuacji innych. Nie ma możliwości wzajemnie korzystniejszej wymiany. Czyli to jest sytuacja, gdy obaj milczą. To byłaby nasza nasze optimum pareto. Nazwa terminu pochodzi od nazwiska włoskiego ekonomisty Wilfreda, Wilfreda Pareto, Marquis Wilfredo Federico Damaso Pareto, to włoski ekonomista, socjolog. Ale nasi gracze, jak już powiedzieliśmy, utknęli w równowadze nasza. Jak pokazują czerwone strzałki w tabeli, w istocie uciekają od Optimum Pareto do równowagi nasza. Jest to logiczne indywidualnie patrząc, jeżeli nie mają do siebie zaufania i muszą podjąć decyzję jeden raz, symultan i symultanicznie. To spójrzmy, spójrzmy na wiersze. Jeżeli, mam, jeżeli wiersz ma do wyboru zdradę lub milczenie, no to będzie się kierować w górę, prawda? Wybierze minus 5 albo 0, nie minus 1. Podobnie kolumna. Jeżeli ma do wyboru minus 5 minus 10, no to będzie się ją kierować w tę stronę w lewo. Czyli posługując się ogólnymi terminami albo współpraca, albo zdrada, możemy schemat tę, tę sytuację odnieść do różnych sytuacji, w których wynik decyzji, działania zależą od przewidywanego posunięcia drugiego gracza. Dodajmy jednorazowego i symultanicznego z naszym posunięciem. Tak więc, w zwykłym, klasycznym, można powiedzieć, jednokrotnym dylemacie więźnia, opłaca się zdradzić, bo nie można liczyć, że kompan, drugi gracz, nie zdradzi, żeby zyskać wolność. Zatem, mimo że dla obu graczy lepsza jest strategia milczenia, to wybierają zdradę, która uchroni przed wyższym wyrokiem. W przypadku zdrady drugiego nie mają do siebie zaufania nawzajem, obawiają się, że kompan drugi gracz w przeciwieństwie do milczenia pierwszego zdradzi i działając racjonalnie, egoistycznie, rzeczywiście raczej zdradzi, żeby zyskać wyjście na wolność. Oboje tak myślą i racjonalnie wybierają zdradę, mimo że taka decyzja nie jest dla nich optymalna. Optymalnym również w sensie pareto. Jest natomiast rozwiązanie, w którym obaj gracze milczą. Ale takie rozwiązanie ma miejsce w przypadku wielokrotnego dylematu więźnia, właśnie w iterowym dylemacie więźnia. To jest sytuacja, gdy gracze grają wielokrotnie. To znaczy podejmują decyzję milczeć i tym samym współpracować z drugim graczem. Bowiem w przeciwieństwie do takiego jednokrotnego, zwykłego, klasycznego powiedzmy dylematu więźnia, nie wiedzą kiedy skończą. Nie wiedzą ile rozgrywek jeszcze przed nimi, i mają w związku z tym wielokrotnym graniem ze sobą do siebie nawzajem, oparte na kalkulacji zaufanie. Wówczas opłaca się strategia wzajemnej współpracy. Iterowy dylemat więźnia przejdźmy na wartości dodatnie, ale tak samo wartościujemy. Nagrody, wypłaty, najbardziej się opłaca współpraca, 3-3, zdrada daje wypłaty mniejsze po 1 i milczenie versus zdrada 0 za współpracę i 5 za zdradę. Te, te teoretyczne, logiczne, naukowe rozważania zostały poparte eksperymentami. Zostały udowodnione przez Roberta Axelroda. Robert Axelrod to amerykański profesor nauk politycznych i polityki publicznej. W oparciu o dylemat więźnia, wziął pod uwagę różne wymyślone strategie. Chodziło o to, żeby znaleźć strategię najbardziej efektywną, która wygrywała, przeżywała w konfrontacji z pozostałymi strategiami. Czy opłaca się zdradzać, współpracować, zachować, zachowywać losowo? Zdefiniował grupy strategii, takie jak, które nie zdradzają, jako pierwsze, to są strategie uprzejme. I takie, które zdradzają jako pierwsze, zawsze zdradzają albo zdradzają losowo, strategie wredne, Z takie, które nigdy nie zdradzają, to strategie naiwne. Okazało się, że najlepsza była strategia zdradzę, jeżeli zostanę zdradzony. Uprzejma, ale nie naiwna. Wielkoduszna, nie była pamiętliwa. Zdradzała tylko w bezpośredniej odpowiedzi na zdradę. W trzech kolejnych turniejach Axelroda wygrała właśnie strategia wet za wet. Uprzejma. Nie zdradza jako pierwsza, wielkoduszna, bo niepamiętliwa, zdradzała tylko w odpowiedzi na zdradę, równomiernie, czyli strategia wet za wet. Uprzejma, wielkoduszna, niepamiętliwa, zdradzała tylko raz bezpośrednio po tym, jak została zdradzona. Nie Przełóżmy zatem teorię gier i iterowy dylemat więźnia na kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Mając na uwadze, że w jednokrotnym dylemacie więźnia rozwiązaniem gry zwycięską, choć nie najlepszą strategią jest zdrada, równowaga nasza, w wielokrotnym dylemacie więźnia, co ważne, w którym nie wiadomo, kiedy rozgrywki się skończą, nie ma ich określonej liczby, rozwiązaniem jest oparte na kalkulacji zaufanie i współpraca Optimum Pareto. Mając na uwadze, że drugi gracz odwdzięczy się, co potwierdziły eksperymenty profesora Axelroda, z których wynikało, że to właśnie strategia wet za wet, czyli także współpraca za współpracę, niezdradzanie jest rzeczywiście strategią optymalną, ona przekracza klasyczny dylemat więźnia i jest rozwiązaniem w iterowym dylemacie więźnia, który różni się od tego pierwszego, że tutaj gracze mają do siebie oparte na kalkulacji zaufanie. Wynika z tego opartego o iterowy dylemat więźnia rozważania, że na przykład od dzisiaj, bo jesteśmy w jakimś miejscu tej dynamiki wyborów i jak to w ekonomii analizujemy zjawiska za pomocą wielkości marginalnych. Nie tyle ważna jest suma oskarżeń odpowiedzi, lecz aktualna sytuacja, nie bilans. Politycy w kampanii powinni reagować strategią wet za wet, współpraca za współpracą. To znaczy, równomiernie reagować prawie do jej końca. Na samym końcu, gdy już nie będzie można odpowiedzieć wetem za wet, trzeba wrócić do klasycznego, jednokrotnego dylematu więźnia, w którym to zdrada pozostałych graczy jest najlepszym rozwiązaniem, bo konkurencja nie będzie już w stanie odpowiedzieć strategią wet za wet. Zatem prawdopodobnie na końcu kampanii partie wytoczą swoje największe działa przeciw konkurencji, a póki co z teorii gier wynika, że powinny, poza odpowiadaniem równomiernym, równomiernym wetem za wet, nie inicjować ataków, lecz skupić się na własnych programach i tym samym na pozytywnej kampanii, przekonywaniu do siebie. Wydaje się, że kolejne aktualne sondaże potwierdzają tę wynikającą z historii gier intuicję i prognozę. Dziękuję.